Raz, dwa, trzy. Czy wszystko się zmiażdży? Nie, kurde, zjebany początek, ale nie chce mi się zaczynać od nowa, jestem zbyt leniwy, tak więc... Heja wszystkim z tej strony PG i o mój fucking Boże! Tak, oto kolejny odcinek z Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke i wiecie co? Dawno, kurde, nie robiłem let's playa z tej gry, nie? Myślę, że to kurde jakieś 2 miesiące były od ostatniego kurde, od ostatniej wizyty w tym świecie pikamenów, tak więc no, zobaczmy, ostatnio o ile dobrze pamiętam to parę ludu mi padło, więc no, tak wygląda teraz moja nowa drużyna. Alf i Dzwon dołączyli do naszego teamu. Właśnie kurde spostrzegłem się, że nie mam, chociaż nie, chyba Simon może surf się nauczyć? Mam kurde nadzieję. Tak czy siak, czas poprzypominać sobie, co wszyscy mieli, nie? Najwyższy kurde czas. A no tak, przecież tutaj można było hakmony robić, zapomniałem kompletnie. Extra sensory, gyro ball, confuse rain, fate attack. Trzeba będzie mu coś dać, Dzwonowi. Rexy oczywiście jest najlepszy. Afro jest też spoko. Dla Simona trzeba ogarnąć jakiegoś surfa czy coś, bo... Może zamiast mud shot, bo to jest gówno, chociaż nie. To jest specjalny, tak? On jest bardziej fizyczny. Nie, kurde, specjalny atak też ma całkiem okej. Tak się jakną zobaczymy. Alf, Mateo ataki. Magnet bomb? Chwila. A dobra, to nigdy nie chybia, dobra, zajebiście. Tak więc no, nie patrzyłem, co oni takiego mogło się nauczyć przez TM, więc hej, może będziemy mogli ich jakoś rozpierniczyć jeszcze bardziej. O kurde, Dzwon i Alf będą mogli gryźć, ale nie, Hyperfang nie. Bounce Dive? Afro może, ale nieważne. Karate Chop. Ja w sumie nie, bo 50 to... Judgment, o! Alf może osądzić wszystkich. Co my mu damy? Zamiast czego? Ta, Mirror Shot wypierdzielaj. Dobra. Payback Wall... Brave Bird. Ty możesz się nauczyć. Chociaż nie, chwila, zanim cokolwiek zrobię, TM-y i HM-y. Nie, Kata nigdy w życiu bym nie nauczył nikogo. Ta, latać oczywiście nikt nie może. Dobra, Simon. I'm sorry, ale... Albo może zamiast Nutshota dam mu surf. Pewnie, kurde. Mimo tego, że straci ziemny atak, ale to nieważne. Siła... Dzwon może? Defog... Nie, defog walić. Rock smash, rock climb. No tak, to nam się przyda. Rexio może? Ale nie chcę mu niczego się pozbywać. Wszystkiego taki sus... Firefang jest kurde taki mech, ale... No, tak przy okazji, jak już przy tym jesteśmy. Item take, Lucky Egg, tak. Otóż zdecydowałem pieprzyć Lucky Egga. Będziemy im, kurde, damy im normalny ekwipunek i tyle. Ponieważ, no, w sumie już mnie tak levelowanie aż tak bardzo nie obchodzi, szczerze mówiąc. Co można by było dać Alfowi? Mam Icicle Plate chociażby? Mind Blade, Sharp Pick, Dread Blade, Grip Claw. Czemu nie? Razor Fang dam dla Simona. Focus Band, tak kurde, właśnie dlatego chcę dać im normalny ekwipunek. Focus Sash dam dla...
W sumie może dla Rexia, bo żeby on przeżył na 100%, nie, bo Focus Sash się ten zużywa, Focus Band nie, ale ma chyba jakieś 10% na ocalenie ludu. Tak więc no, sorry, że kurde początek tego odcinka to Dracoplate. Nie wiem. Kurde, sorry, że początek tego odcinka to ten, tylko i wyłącznie szukanie przedmiotów, żeby dać dla mojej drużyny. Ale hej, tak to już kurde jest. Zapplate nie, on jest sam elektryczny. To w takim razie damy mu Dracoplate chyba, żeby mógł rozpierdalać smoki. To nam przyda się coś takiego. Tak więc no, jeszcze takie małe ogłoszenie parafialne. I'm sorry, to było zbyt silne. Musiałem to zrobić. Tak więc no, ogłoszenie parafialne. Jako, że za niedługo tą grę skończymy, mam taką kurde nadzieję, to pomyślałem, że jak już będę grindził moje poki, to będę grindził je na cheatach. No bo ten, dajmy na to, ktoś mi padnie tutaj, wszyscy padną, nie? To w sumie no, może lepiej już będę, pójdę coś porobić, nie, kurde, nie będę stał w Pokémon Center, nie? Otóż chodzi mniej więcej o to, żebym nie musiał marnować czasu, no nie? Na grindzenie, dajmy na to, wszyscy tutaj padną, bym musiał nowego teama ogarnąć, no nie? I jakbym to zrobił z cheatami, to by poszło o wiele szybciej, nie? Bo chciałbym, kurde, skupić się w końcu na tym, żeby tą grę ukończyć, nie? A szczerze mówiąc, mam nadzieję, że nie padnie. A szczerze mówiąc, no... Psychic. Ubij ją, błagam. O nie! O! Okej. Do jasnej ciasnej! Przestań! Już kurde pierwsza walka! Tak jest, zajebiście. Alf, rozwal ją. Osądź ją sądem ostatecznym. Co ci Growl da? Tak więc no, tak, będę trenował ich na cheatach, używając tego od expa, no nie, że będą szybciej nabijały się levele, ponieważ fakt jest, się chcę ukończyć tą grę, no nie. Najlepiej to bym chciał dzisiaj dojść gdzieś daleko i jutro ewentualnie, właśnie jak tam z itemami, jest spoko, jutro ewentualnie wszystko ukończyć. Mam taką nadzieję, że tak mi się uda, no nie? Ale no, tak to już kurde jest ze mną, jak coś raz postanowię, to wszystko pewnie się rozpierniczy. Tako... Jak to te śnieżki się przechodziło? Właściwie to ja ile ludu już rozwaliłem? Chyba niedużo. Super? O ile dobrze pamiętam, tylko jednego trenera chyba. Jeden trener dostał w łeb, chyba on dostał. Alright. Dobra, mniej więcej chodzi o to, że trzeba odblokować drogę do liderki. Jeszcze troszku. My fucking god, szybko poszło. Czekajcie. Przy okazji też nie będę zbytnio z trenerami się bił. O kurde, szybko! Dobra. Boję się, że będziesz miała większe levely ode mnie. Oh my fucking god, wszyscy stali się przerażający! Stój, spadaj! No, wszystko już jest normalne. Czy to jest omen jakiś, że dostanę w pierdol? Chcesz wyzwać? A właśnie. Zapomniałbym do jasnej ciasnej. Google tłumacz. Ja pierdzielę, wyszedłem z wprawy, nie? I przy okazji, sorry, że teraz spowolnione jest, ale za niedługo nie będzie. Jak tylko się kurde Google Translate wsadzi, szybciej zjebie, czasu nie mam! Okej. Okay. Angielski na polski, dobra. O! Więc chcesz wyzwać Candice? Pewnie! Czekałam na kogoś twardego jak skała, ale muszę ci powiedzieć,
Jestem twarda, ponieważ wiem, jak się skoncentrować. Pokemony, moda, romans, to wszystko polega na koncentracji. Pokażę ci, o co mi chodzi. Przygotuj się na przegraną. Wydaje mi się, że no... Przygotować się to mogę. Malcolm. Ładne warkoczyki! O kurwa, 4. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle! Równe levele jak na razie, chociaż pewnie walnie kogoś i... Psychic i później Bugba zużyje. Nie zrób niczego... O, dziękuję, to mi się przyda. Wracam do tej jebanej gry po takiej przerwie i to jest coś, co kurde się zabije, kurwę, zabije. Psychiczny jesteś, tak? Focus Sash nie zadziałało! Nie, w band raczej. Ale no... Ja pierdolę! Gień, mały kurwiszonie! To za babko meta. O, Nidoking! No! Kurde! To nic, Alf cię załatwi. Masz Levitate? Chyba nie. O! Jestem kurwa idiotą! Jestem kurwa idiotą! Żyj! Dziękuję! Dobra. I... Fuck this shit! Alakazam dałby tutaj radę. Dziękuję, Simon. Tylko tego mi brakowało. Chyba nic nam nie zrobi wrednego, ale... Moment, Pokémon. Dzwonu, rozwal go. Dobra nasza, jakby co, uzdrowie Simona, nie? Chyba że. A nie, nie, nie będę ryzykował. Antidote. Dzwon to zajebisty tank. Żeby kurde żaden krytyk nie wpadł. Dobra. Zgadnij co? Mumu! Kurde, jestem krową. 56. Oh fuck me. Będę musiał podtrenować lód, niestety. My fucking god. Ekstra sensory, dawaj. Właśnie, zapomniałem! Najważniejsze. No, już wszystko w porządku. Zaraz, damy radę, damy kurwa radę. Nie bójcie się. Aerodaktyl jest fajny. Lubię tego poka. Jest taki fajny. Dobra, fight. Ekstrasensory.
Trochę potrwa, wiem. Ale better be safe than sorry. Czemu ja kurwa wcześniej alfa użyłem? Do jasnej cholery przeciwko temu Nidokingowi. Powinienem był do jasnej cholery się spostrzec, że on będzie miał Earth Power. Tak więc no, będziemy dalej trenować. Czyż to nie zajebiste? Nie, to nie jest zajebiste. I właśnie o tym mówiłem. Teraz jak użyję cheatów, to będę mógł od razu w, ten do gry wrócić bez żadnych problemów. Dobra. Może by tak dzwon krytyka na nim zrobił? Byłoby fajnie. I... Kurde, sorry. I przy okazji też podtrenuję resztę, bo widzę, że tutaj 56 level, nie? Przynajmniej podtrenuję wszystkich do 56. O, tylko tego mi było trzeba, żeby mi obrona spadła, nie? Blać. Mam nadzieję, że jednak nie spadniesz tak mocno, żeby jakąś różnicę zrobiła. Kurwa! Zmienię! Na chwilę! Chociaż może. Okej, dobra. Okej, dobra, mi się to podoba, jestem za. Bug. To mi trochę ułatwi zadanie. O, takedown, jeszcze czego? Wynoś się. Ancient Power, jak ci się to podoba? Twoją własną bronią. Dobra, nie jest źle. Afro daje radę. Afro to nasz samuraj. Nie, raczej samurajka, bo to samica. Jest coś takiego jak... female samuraj? Jest na pewno. Gejsza? Nie, to chyba... nie wiem. One, wiem, że one się malują mocno. Dusk Noir. Ta! Lodowe Pokémony! Zamknij się! Nie, nieprawda. Kurde! Traf w niego! Afro! Kurde, przestań mieć zeza! O, dziękuję! Teraz już nie będę mógł cię zmienić. No, dziękuję, o mój Boże. Mam nadzieję, że nie będziesz miał żadnych wrednych rzeczy. Fuck. Za późno. Ma wredne rzeczy? Może uzdrowię się. Mam jeden full restore jakby co, więc na razie nie. Mega Drain. Coś da? Baphomet dałby tutaj radę, ale niestety zaliczył, kurde, trupa! Ja pierniczę. Walić, wiecie co? Lepiej dmuchać na zimne. I też Alfowi Judgment dałem. Fuck my life. Dobra. Żeby, kurde, staty moje się podwyższyły wszystkie. O, dziękuję. O nie. Dobra. Tak, tak, zamknij gębę. A nie, dobra, nieważne.
Czemu tak? A, bo on ma ten pressure czy coś. No to, to chyba nam zamiast jednego punktu PP zjada dwa. Super! Nareszcie paraliż się do czegoś przydał. Hell yeah. I co teraz? Full restore? Nie, dziękuję. Kogo teraz do drużyny wsadzić? Do widzenia. Muszę powiedzieć, o, nieważne. Czemu tak na mnie patrzysz? Wow, jesteś świetny. Dostałeś mój szacunek. Nie, nie dostałeś. Zasłużyłeś. Myślę, że twoja koncentracja i twoje chęci rozwaliły nas totalnie. O, właśnie, powinnam ci to dać. Hurra, siódma odznaka. Za jaką kurde cenę? Ponieważ ją masz, możesz używać ukrytego ruchu Rock Climb za każdym razem, kiedy chcesz, nawet jeżeli nie jesteś w walce. O, weź to też. Błagam, żeby to było coś fajnego. X-Scissor. Jeżeli użytkownik przyjmie obrażenia, to jego moc jest podwojona, co nie jest prawdą, bo to jest opis do Avalanche. Czy możesz wyobrazić, jaką koncentrację potrzebujesz, żeby coś takiego zrobić? Tak, wiesz, jaką ja kurde teraz koncentrację muszę zrobić? Taką! Zabrać do Pokémon Center wszystkich. Oh my god! 21 minut! A ja już rozpaczam! I wiem, że kurde śmierć alfa mogła być unikniona, ale no, tak jak powiedziałem, jestem debilem, nie? Babe SPC, move. Jasnej cholery. Żegnaj, miałeś sexy wąsy, ale niestety cię to nie uratowało. I... ty też. Ciebie nawet kurde nie zdążyliśmy poznać! Miałeś tyle rzeczy do ogarnięcia, tyle kurde rzeczy nam do powiedzenia. Dobra. Saeko, idziesz do teamu. I... żeby dobrze zbalansowana była drużyna, potrzebujemy tankowego Pokemona. Water Fight może być. Gaśnico! Witaj w naszej drużynie. Będziemy mieli dwa wodne, ale... czy możemy... ca... wydaje mi się, że będzie git. No item... Ice Ghost. Dobra, jest. Lodowy nam się przyda. Tym bardziej duch. Dobra. Więc... zobaczmy ich staty. Trzeba będzie polecieć do jakichś... słabych tych... tam gdzie są słabe poki, ich podtrenować. Bubble Beam, Double Slap, Submission. A, dobra. Dobra, więc w takim razie, wiecie co wam powiem? Uzdrowię moje poki. Chociaż mogę tutaj też ich podtrenować. Najwyżej będę zmieniał. Właśnie, bug, jeszcze dam im to co trzeba. Focus Band. Mimo tego, że kurde nie, Babcometa nie uratowało. Ja pierdzielę, już chciałem powiedzieć, że jaki harem mam fajny, a to nie, tylko trzy samice. Dobra, to w takim razie wam powiem tyle. ZW! Będziemy trenować! Let's go!
Hello everyone i wróciliśmy. Tak więc no, oto tak wygląda teraz nasza ekipa, nie? Postanowiłem też podtrenować resztę. Miałem do 56, ale jako, że jeszcze im ze dwa levele albo jeden wskoczył, to czemu kurde nie, nie? Tak więc no, tak wygląda gaśnica. Trzeba ją poprawić. I tak wygląda Saeko. Ją też trzeba poprawić. Chwila, masz więcej? Nie, fizyczny i specjalny atak mniej więcej taki sam. Okej, dobra. Więc tak, trzeba wam dać jeszcze jakieś zarąbiste TM-y. Winga, tak może? Nie, gaśnica nie. Dobra, teraz tylko gaśnica i Saeko dostaną nowe ataki, bo... O, ty możesz X-Scissor, dobra nasza. Zamiast Icy Wind. Ponieważ walić to. Brick Break. Gaśnica nie może, na serio. Skulbasz, nie Brave Bird. Gaśnicy, dla gaśnicy dam. Bubble Beam, Grape Nose is Double Snap. Wypierdzielaj, czemu kurde na takim levelu masz Double Snap? Volt Tackle. W sumie czemu nie? Zamiast Submission. Kurde, gaśnica to będzie teraz narzędzie wielofunkcyjne i właśnie temu uwielbiam wodne Pokémony. Dobra, Bounce może. Dobra nasza. Confused Ray może zostać, moim zdaniem. Dobra, na razie nie, jest na razie spoko. Okej, okay, let's go! W takim razie, co ja miałem tam pójść, gdzie mam co robić, bo już nie pamiętam? Kurde, mam nadzieję, że przynajmniej 6 odcinków z tej sesji Pokémonów będzie, ponieważ ja pierniczę. To wkurzające jest. Dobra, dawaj, let's go, madafaka. Chyba tutaj musieliśmy iść, nie? Toksik na nas tam czekał, o ile dobrze pamiętam. Rock Climb będziemy potrzebować. Nie chce mi się kurde nikogo uczyć tego gówna, ale chyba nie będę miał wyjścia. A tu kurde nikt nie może się nauczyć. I co ja teraz zrobię? Nic kurde. Ta, te poki z TM-ami są naprawdę wkurzające. Raczej HM-ami, kurde. No proszę, nie mogłeś się dobić, Reksiu. No zobacz, jaki ty masz level, a jaki ta Altaria. No, dziękuję. Tak więc no, szczerze mówiąc, cieszę się, że Game Freak pozbyło się tego gówna w tym, w Sun i Moon. Chociaż Sun i Moon ma swoje problemy, że tak powiem, ale może o tym powiem nieco później, bo zaraz tutaj fabularnie będziemy iść do przodu. Niech będzie gaśnica. Wespnę się na gaśnicy aż do zwycięstwa. W sumie wiecie co? Walić hipnozę i tak kurde nigdy nie będzie działać, jak będę chciał, więc walić. Przy okazji jeszcze serw ci dam. Zamiast Bubble Beam. O, i zarąbista muza zaczęła grać, nie? Let's go! Gaśnico! Na tobie na koniec świata i jeszcze dalej. Bo ja pierdzielę ten śnieg. W sumie tutaj też coś jest. No, znaczy no, nie to co podniosłem, tylko tutaj, o. Chwila. Mam nadzieję, że natrafię na coś... Nie, to tylko skrót, nieważne. Ja pierdzielę ten śnieg! Uwielbiam śnieg, ale niekiedy mnie wkurza. Uaaa! Przynajmniej można dłużej tej fajnej nuty posłuchać. Nieważne, już nie. Nie uda ci się tego zrobić, Dim Galactic. Och, czy już skończyłeś? Twoje poki nie są złe, ale jesteś naprawdę słaby. Naprawdę myślałeś, że mogłeś uratować poki tego Bajora i stać się Pokémon Championem. Dalej, masz sobie dalej. Ale jest tutaj tak zimno. Wróćmy do Veilstone HQ. Dziękuję za to, że powiedziałaś mi, gdzie mam teraz iść. O, czy ja cię nie znam? Spotkaliśmy się w Eterna City. Słuchaj, Team Debilactic zrobi coś wielkiego dla wszystkich.
Właśnie dlatego powinieneś odpierdolić się od nas. Nie przychodź i nie przychodź płakać o twoich biednych Pokemonach i innych takich rzeczach. I nie trać czasu przychodząc do naszego HQ. Teraz jeśli nie wypierdolisz, znaczy no, przeprosisz. Tak, właśnie. Nie mogłem nic zrobić przeciwko Team Debilactic. Ten Pokémon się nazywał Uxie i cierpiał. Wiesz, ja też cierpię używając HM-ów. Stanę się jeszcze lepszy. To nie chodzi o wygrywanie albo przegrywanie. To nie jest wystarczająco dobre. Muszę być silniejszy. Nie jestem wystarczająco silny, by być najpotężniejszym trenerem ever. To naprawdę muszę dać z siebie wszystko i muszę mieć determinację. Błagam, nie wypowiadaj tego słowa, bo mam złe skojarzenia z nim. Chwila, przy okazji, to jest chyba nowa lokacja, moment. Bug, gdzie jest mój town map? Jest. Aquity Lake Font, dobra. Aquity Lake Font. Wiecie, co to kurde oznacza? Złapiemy nowego przyjaciela! Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego. Przy okazji mam pokebole? Już nie pamiętam. Ultrabole mam, dobra. Wyjdzie. Kici kici, buju. Zaraz cię do pokebola złapię, chuju. O ile będziesz się raczył... O, dziękuję, jest, dobra. Co to jest?